Dzień dobry, witam serdecznie. Na szybciutko pokażemy Wam dzisiaj KEF Reference, seria Reference. Proszę bardzo, jakie piękne, duże potwory. Również jest to faktycznie potwór dźwiękowy. Fantastycznie to chodzi. Jest to flagowy model KEF. To jest model 207, który został zaprojektowany tak, aby rzeczywiście jak najwierniej odtwarzać pełne pasmo i dynamikę wszystkich sygnałów muzycznym. Można je spotkać na wielu audio show, są pokazywane. Jest to, można powiedzieć, bezkompromisowy projekt, w którym głównym celem jest wydajność akustyczna. W tym modelu zastosowano złożoną naprawdę w pełni czwartego rzędu, wysokiej jakości, ręcznie lutowaną, trzeba przyznać, zwrotnicę rozdzielającą tak naprawdę sześć jednostek napędowych, czyli sześć głośników. I teraz, gdzie mamy te sześć głośników? Proszę bardzo, sub niskotonowy montowany w oddzielnej skrzyni, nisko, no nisko średniotonowy, można powiedzieć nisko, wyżej, taki grający troszkę wyżej niskotonowy, średnio niskotonowy ze stożkiem korekcyjnym, średnio wysokotonowy, jest to głośnik koaksjalny i na górze mamy super tweeter. Zwrotnica. Z boku nie będzie tego widać. Przy łącze trzeba powiedzieć, to nie jest B-wiring już, ale three-wiring w tych kolumnach. Zwrotnica to jest cała podstawa. Całą podstawę kolumn zajmuje zwrotnica. Nie zdążyliśmy Wam niestety zrobić zdjęcia, no ale mówi się trudno. Teraz o zwrotnicy. Zwrotnica ma podział 125, 400, 2800 i 15, tak, 15 000 Hz. Naprawdę jest, tak jak mówiłem, no jest to czwarty rząd tej zwrotnicy. Jest naprawdę bardzo rozbudowana i bardzo płynnie i bardzo precyzyjnie kieruje odpowiednie częstotliwości właśnie do tych danych głośników. Jednostki 19 mm super tweeter, 165 mm 6,5 cala, ten jest układ przetworników Uniku, tak zwany jest stosowany, czyli ten koaksjalny stosowany w różnego typu głośnikach serii Reference. Wysokie i bardzo wysokie częstotliwości. Tu mamy 10 cali. Jest dolna jednostka, że tak powiem, już takiego no, średniego toru. Też oddzielna komora. No i oczywiście, tak jak mówiłem, 250 mm. Dwa głośniki. Niskotonowy plus dolny rozdzielony na subniskotonowy. Oczywiście membrany są wzmacniane włóknami i tak dalej, żeby była jak największa sztywność, a przy tym bardzo duża lekkość. Te kolumny trafiły do nas, ponieważ grały tragicznie. One nie grały, można powiedzieć, wcale. Ja Wam pokażę tutaj, one mają naprawdę, wystarczy delikatnie dotknąć, one fantastycznie się poruszają, są bardzo naprawdę lekkie. Każdy z nich, tu mamy też głośnik pojedynczy, ale on już ma osobną komorę, wiadomo. No, głośnik koaksjalny. Jakieś cuda zadziały się na zwrotnicy i tak dalej, rezystory, kondensatory, to wszystko trzeba było posprawdzać, zrobić, oczywiście posprawdzać i troszeczkę naprawić te głośniki koaksjalne, ponieważ one nie domagały, były wymienione, ale miały problem z cewkami, dlatego też musiały być bardzo dokładnie ustawione. Oczywiście pełen pomiar Daytonem był zrobiony, sprawdziliśmy oczywiście mikrofonem pomiarowym również pasmo przenoszenia, częstotliwości i tak dalej, także oba są sprawdzone, system jest sparowany. I na tym koniec, żeby słuchajcie, nie przynudzać, tak one wyglądają w pełnej okazałości. Oczywiście są do nich maskownice. Maskownice sobie tutaj odpoczywają z boczku. Są zdjęte, żeby było można zobaczyć głośniki. Pokażę Wam jeszcze z tyłu oczywiście. Tak wygląda z boku ta cała kopuła. Tutaj mamy super tweeter oczywiście, koaksjalny. I cały dół. Diabelnie ciężkie są te kolumny, trzeba przyznać. Mamy również tutaj oczko, że tak powiem, do poziomowania. Proszę bardzo, można sobie wypoziomować te kolumny tak, żeby one idealnie prosto stały. Oczywiście w tej chwili prosto nie stoją, ale do tego to służy, żeby sobie je ustawić. Dobra, koniec gadania, przejdźmy do odsłuchu. Coś nam się z ostrością tu zadziało, już jest ok. Ok, przejdźmy do odsłuchu. Na jednym utworze zobaczymy, jak te kolumny działają. Zanim posłuchamy utworku, bo oczywiście znowu bym zapomniał, co najważniejsze. Coś ciężki dzień dzisiaj, słuchajcie.
Pasmo przenoszenia tych kolumn, czuj i cała reszta parametrów, tam jest szybko. Czułość 91 dB, maksymalna wydajność decybelowa to 117 dB. Impedancja 8 ohmów, waga mówiłem, że diabelnie ciężkie, teraz mogę potwierdzić około 70 kg sztuka kolumny. Teraz tak, pasmo przenoszenia 40 do 60 tysięcy herców. No my tego 60 tysięcy nie usłyszymy, ale nie na tym to polega. Z racji wieku słyszymy 18, 16, 15 tysięcy herców i niestety im dalej w las, tym gorzej słyszymy. No taka jest już prawda, no nie oszukamy przyrody. Dobra, o czułości mamy, decybelowość mamy. Liniowość 40 do 60 tysięcy herców, ale to nie jest tak, że ona grają liniowo już równym pasmem od 40. Natomiast od 26 herców mają spadek minus 6 dB, czyli przy 26 hercach minus 6 dB, potem już wchodzi do 40 na liniowość i do 60 tysięcy sobie pięknie lecą. Dobra, jedziemy. Mm-hmm.